12 października 2017 roku uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Uczniów klas pierwszych. Witam nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Cieniawie. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Dobry uczeń to znaczy doskonały, nie ma ani jednej pały, dobrze liczy, ładnie pisze, w sali zachowuje ciszę. A tym jeszcze się wyróżnia, że na lekcje się nie spóźnia i odrabia wszystkie prace, tak nie może być inaczej. Na ślubowanie przybyli wójt gminy Grybów Piotr Krok, kierownik referatu oświaty Danuta Suder, proboszcz parafii w Cieniawie ksiądz dr Wacław Barnaś, rodzice uczniów, grupa przedszkolna, a także koledzy i koleżanki z klas drugiej, trzeciej oraz klas wyższych. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowania na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny. A jak cicho w naszej klasie, bo nie ma hałas, nie gada, nie chichocze i nie łapie za warkocze. Nikt nie ściąga, tak się składa, każdy świetnie odpowiada, każdy przyzna bez kozery, doskonale zna litery. Skier w prawo, zwrot się oko. Lub na lewo, spójrz powoli. My już dużo umiemy, pani dyrektor. Wiemy, że Bałtyk to polskie morze. Polska to nasza ojczyzna, piękna i każdemu bliska. Jej godłem jest orzeł biały na czerwonym tle Błyszczyca. Flaga też biało-czerwona przez w dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły, magister Agata Brożek, dokonała pasowania na ucznia, życząc samych sukcesów długiej karierze szkolnej. Panu dyrektorowi Januszowi Gruczkowi podziękować również za wieloletnią pracę, prowadząc szkołę na stanowisku dyrektora szkoły. Panie dyrektorze, proszę przyjąć od nas bardzo serdeczne podziękowania i życzenia wszelkiego dobra na przyszłość. Bardzo serdecznie. Uroczystość była również okazją do podziękowania byłemu dyrektorowi magistrowi Januszowi Kruczek za jego długoletnią pracę. I na ręce pani dyrektor również kwiaty. Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów z klasy pierwszej. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, aby każdy dzień w szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. Dzisiaj pierwszy raz, nieznana jeszcze nam szkoła.
ze szkoły podstawowej w Cieniawie relacjonował Łukasz Paręba.